Kosmonaut wody Sowowo, kosmonaut wody Sowowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. Zobaczcie, tu mamy tak, zakaz slipowania jednostek. Co to jest? U-bot jakiś. Niemiecki. Ale jakby siedziały takie lokalne foki, no to słabo zrobiło. No to. 1 stycznia z Maciejem, moim kierowcą. Ty, mam kierowcę wreszcie. Pierwszy raz chyba, nie? No może drugi. Drugi raz ktoś mi przywiózł, ale Maciej, trzeźwy nie jestem, nie? Tak, dzisiaj tak, wyjątkowo. jaki kolega, nie? No, już idziemy, już następnych widzimy, świetnie. Ile was tu jest? Bo nie wiem, czy browarów tyle mam. Jest trochę ludzi. Nic się nie dzieje. Nie wolno na żaden spinning, nie? Nie, no można, 1 stycznia. Do 15 lutego. Ale ustawa się zmieniła dzisiaj. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby uczyć właśnie takich wędkarzy, że mamy dobrze, bo w porcie we Władku można łowić, w Dziżynie, Łebie, ktoś to pamięta gdzie jeszcze? Nie można. Słupsk, nie? Słupsk? No. Gdzie nie można? W Rowach nie można? W Rowach nie można, no. W Łebie na pewno. Tak. Darłowo. Aha, tam nie można. Ustka. Ustka, no. Wszędzie tam, gdzie wpływają jakieś rzeczki, nie? Czyli tutaj zobaczcie, port w Sowowie, nie wiem, Gdynia na przykład. Czekaj, Gdynia, Gdańsk, przepraszam. Dobra, o tym będziemy dzisiaj gadać, także lecimy. Oh my god! No, coś tam znalazł, powiedz. Tak, morski full. Taki morski full, no i proszę bardzo. A jaki poniedziałek, taki cały tydzień, a że to jest pierwszy dzień tego roku, to cały rok będziemy morskie fule walić. Polecam. Normalnie nie dam rady wędki zarzucić, zobaczcie, cały czas ją tutaj trzymam, jest ilu Julo. Wywalimy tą wędkę. Po co w ogóle ja ją brałem? Cześć Julo, witaj w tej nowej rzeczywistości. Cześć, witam w nowym roku. Widać, że na krewetki bierzesz. Tak, ja zawsze jestem na krewetki. Owoce morza to moje ukochane. Dobra, jesteś w stanie jednym tchem wymienić porty, w których jest dalej zakaz? Nie, no na pewno nie dziś. No właśnie, bo tak siedzimy i gadamy. A ktoś z was? Nie? Ogólnie porty, w których uchodzą te nasze główne rzeki truciowo-łososiowe. Tak, to tam nie można. Tam nie można. No, no i okej, dobra, ale jesteśmy w porcie we Władku, mamy otwarcie spinningu portowego. A foki krążą. O, są foki? Tak, przynajmniej dwie. Jacie. Przynajmniej dwie, jedno taka naprawdę kabanowa. No tak to nic, no próbujemy różnych metod, kombinujemy, bawimy się i... No dobra, ale tak jak myślisz, jak tutaj mamy dwie foki w takim dość niewielkim mimo wszystko akwenie, to jest szansa na tą rybę, czy jednak te ryby są, jak one tutaj siedzą powiedzmy od 2 miesięcy te foki, czy one już jednak mają wytępione te rybki tutaj? To pytanie, czy one tutaj siedzą, czy wpłynęły, nie? Aha. Tego nie wiem, że tak powiem, to by trzeba było się... lokalsów zapytać. Ale jakby siedziały takie lokalne foki, no to słabo zrobiło. No to sobie połapały tutaj, nie? No. Jedzą. Ja myślę, że razem powinno starczyć dla wszystkich, tak. O, masz morski full, jest. Julo, Julo też wyciągnij. Standardowa procedura, o. Co ja mam wyjąć, powiedz mi stąd? A nie wiem, co chcesz, tam masz plecionki, widzisz, jakieś tam boczne troki masz. Boczny trok. Podoba mi się. trzeba to przemianować na boczny trok. No i co? I na razie nic. Na razie nic. No, ale długo szliście się od 12? Od 12, tak? Julo, od 12 byliśmy? Przed 12. Przed 12. No i pięknie. I jest i Andrzej w kapeluszu. I co Andrzeju powiesz? Ciekawego. Liczyłem na to, że będziesz już tu łapał przed nami już. Kąpki ładne. Tak. Tylko, że ja wstałem o 11, nie? No tak, jak się położyłeś o 5, nie mogę wstać wcześniej. O. Ale ja skorzystam z jednego tylko. O. Dziękujemy bardzo. No trzeba to świętować, nie? Ładnie. No i co o tym myślicie? Słuchajcie, 2 lokersów już było i nas poinformowali, że co my robimy, nie wolno łowić. Nas nikt nie informował. Nie? Wiemy, że... Dobra, tu się słuchajcie, zaczęło robić ciasno, nie? O, tutaj widzę kolega na dwie wędki, o. Zobaczcie, tu mamy tak, zakaz slipowania jednostek, to pewnie było tak wcześniej przyczepione, tylko pękło. Czyli ten zakaz nie dotyczy nas i zobaczcie, też wielkopomna chwila, przekładam nogę. Attention. Tu, co uwaga, zakaz wejścia osobom nieupoważnionym. Słuchajcie, ale my od tego roku jesteśmy upoważnieni. Bo ustawa mówi, że z pomostów takich pływających możemy łowić. Także poproszę wędkę. Wręczam. To jest. Otwieram.
możliwość łowienia, zobaczcie, spinningowania z pomostów pływających 2024 i mam nadzieję, że no nikt nie postawi tutaj jakiegoś zakazu, jakiegoś jebitnego, dużego, że zakaz dotyczy, nie wiem, wędkarzy, bo ustawa precyzuje, że my z takich pomostów możemy łowić, skoro tam był zakaz slipowania, ja tutaj nie zamierzam kajaczku slipować, cumować przy tym pływającym pomoście, a zamierzam łowić ryby. No i tutaj jest bardzo fajne miejsce, właśnie mniej więcej w tym miejscu najlepsze flądry mi zawsze wchodziły. No spróbujemy dzisiaj, czy coś wejdzie. Kolejny z Trójmiasta w porcie Władysławowie. Czemu w porcie Władysławowie? Pozdrawiamy, no bo na otwarcie sezonu. Tak? No ale w Gdańsku też dziś można łowić. Można, ale trafiliśmy tutaj. O, widzę. Okej. Okay. Dobra, jest coś żółtego? Kontakt, nie? Nie uwierzę. Kontakt miałeś? No na to. Ale astronomiczny ci powiem. Na tego. Co to jest? U-boot jakiś. Niemiecki. Przepuśćmy panie. Dziękuję bardzo. Proszę. Co to jest? Ale to jest jak wirujący ogonek. Ale wirujący ogonek. Zobacz, ja cię kręcę. No. Piękna on sprawa. Jest tak zakręcony jak my dzisiaj. No dobra, to będziemy chyba uciekać, co? Tak. No, Maciej. I co? Rybę widziałeś? Rybę widziałem. Tym to jest czat! On widział rybę. To już jest naprawdę bardzo dużo. No. Ja też widziałem w galeretce rano. Była niedojedzona. No dobra, żarty żartami. Jeszcze Jarka się spytamy. Jarek, kiedy na śledzie do portu tu? Śledzie mnie jakoś za bardzo nie kręcą. Nie wiem. Prędzej na okonia. Prędzej na okonia, ale są jakieś miesiące tutaj lepsze na śledzia? Ja już tak dawno na śledziu nie byłem, że trudno mi powiedzieć, wiesz? Zeszły rok na pewno był słaby, bo widziałem, że często ludzie wracali z pustymi wiaderkami po prostu. Że było słabo. Tamten rok nie był najlepszy, podejrzewam dla większości. Zobaczymy. No, nie tak nie za bardzo. No i dobra, będziemy kończyć na dzisiaj. Koniec. Było fajnie, przybiliśmy piątkę, pogadaliśmy. Wprawdzie żadna ryba nie padła jak zwykle, ale słuchajcie, to nie chodzi o to w morskiej ekipie. Jest fajnie. Cześć.